To kolejna już próba uzyskania wyjaśnień od zarządu spółki Nova w sprawie wyników kontroli WIOŚ przeprowadzonej na składowisku odpadów. W poniedziałek radni spotkali się na kontynuację obrad, a sesja w całości miała być poświęcona informacjom WIOŚ dotyczącym wyników przetargu oraz działań podjętych przez organ nadzorczy spółki właściciela. I po raz kolejny obecni na sesji prezesi spółki nie odpowiadali na zadane pytania. Spółka Nova nie zgadza się z wynikami kontroli i zarzuca kontrolerom błędy proceduralne. O tym, że kontrola miała być przeprowadzona niezgodnie z przepisami, mówił także radny Krzysztof Ziaja z Koalicji Nowosądeckiej. Dzwonią do mnie mieszkańcy i powiem wprost, śmieją się i mówią o tych filmach, które żeśmy mieli okazję oglądać na ostatniej sesji, że filmy takie jak i ta cała kontrola. Przepraszam, wyciszę sobie telefon, żeby nie przeszkadzał. Wszyscy, proszę Państwa, wiedzą, że na wysypisku śmieci znaleźć można rozmaite śmieci. Nie to, co kilkadziesiąt lat temu, bo wtedy do śmieci wrzucany był głównie popiół. Popiół, który powstawał, proszę Państwa, w wyniku spalenia czego się tylko dało. No takie były wtedy czasy. Nie ma się zatem co i czemu dziwić, że teraz na wysypisku jest taka różnorodność śmieci. Do śmiechu może jednak nie być mieszkańcom dzielnicy, w której znajduje się wysypisko, bo jak wynika z ustaleń pokontrolnych, spółka miała składować odpady poza czaszą składowiska na niezabezpieczonym terenie, a niebezpieczne substancje mogły przeniknąć do gleby i wód gruntowych. Czy o tym procederze wiedział pan prezes i kto na tym zarobił? Bo na pewno nie mieszkańcy Nowego Sącza, którzy zapłacili albo teraz zapłacą za brak nadzoru nad tym, co się w spółce dzieje. Gdyby te odpady były składowane zgodnie z prawem, tak jak w trakcie kontroli zapewniał pan prezes, bo kwestionował wszystkie ustalenia, to proszę uzasadnić mi, dlaczego te odpady zostały usunięte i przewiezione przez sprzęt należący do firmy Jawtrans oraz ile kosztowało usunięcie tych odpadów. Czy pan prezes zapłacił to z własnej kieszeni za tę usługę, czy też z budżetu spółki? W odpowiedzi na to pytanie wiceprezes zarządu zaczął odczytywać oświadczenie spółki. W nawiązaniu do treści naszego poprzedniego oświadczenia i w następstwie wystąpienia pani kierownik MWIOŚ oddziału terenowego w Nowym Sączu, które to spowodowało wzmożony atak mediów w kierunku pracy zarządu Nowa Spółka ZO, czujemy się w obowiązku ustosunkować do całości zgromadzonego materiału w toku przeprowadzonej kontroli. W taki sam sposób przedstawiciele spółki odpowiadali na pozostałe pytania. Proszę mi powiedzieć tak. Te odpady, które były tam pokazane, które zostały zrzucone z samochodu, to były to odpady zielone. Czy w taki sposób gromadzi się na czaszy wysypiska odpady zielone? Proszę Panią, odpowiem na Pani na pytanie. Nie wiem, co to jest w ogóle za materiał, o co chodzi. Puszcza Pani jakieś filmy, tylko bardzo proszę uściślić, co to jest w ogóle. Pani wskazuje, insynuuje, że to są odpady zielone. Skąd Pani to wie, że to są odpady zielone? Jest Pani jasnowidzem? Radni, a także mieszkańcy Nowego Sącza nie doczekali się także odpowiedzi dotyczącej składowania odpadów poza czaszą. Skoro odpady opierają się na zdjęciach o rosnące drzewa, to znaczy, iż znajdują się one poza strefą składowania, które wyposażone jest w membranę zabezpieczającą środowisko przed przedostaniem do niego wód odciekowych ze składowiska. W związku z tym, kto wydał polecenie gromadzenia odpadów poza czaszą składowiska? Gdzie był wtedy zarząd i kierownik składowiska? Odpowiedzi na Państwa pytanie. Informuję. Przedstawiana przez MWIOŚ argumentacja w przedmiocie rzekomego wcześniejszego przekazania załączników do protokołu jest wręcz absurdalna. Załączniki do protokołu powstają z chwilą sporządzenia protokołu i stanowią jego integralną część, o czym stanowi treść samego protokołu. Skoro załączniki stanowią integralną część protokołu, to obowiązkiem MWIOŚ jest zgodnie z artykułem 11 ust. 1 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
ich doręczenie kontrolowanemu. Czy to są odpowiedzi na pytania? Kolejne pytanie także pozostało bez odpowiedzi. Czy istnieje zagrożenie odebrania spółce Nowa pozwolenia na prowadzenie składowiska odpadów? Na każde pytanie wszystko, co zarząd spółki miał do powiedzenia w sprawie funkcjonowania zakładu, zostało zaprezentowane w odczytanym przez pana wiceprezesa Bednarskiego piśmie. Chcieliśmy Państwu życzyć miłego wieczoru. W związku z tym, że zarząd spółki wylogował się z obrad, niezalogowany był także prezydent Ludomir Handzel. Obrady zostaną kontynuowane 23 lutego.